po szkole. Dobra. O! Dobra, w takim razie pójdę do tego, jak to się nazywa? Tego całego gabinetu Rady Uczniowskiej. Pewnie oni dzisiaj będą zarządzać się, czy tam rządzić, czy coś. Nurse Office, Faculty... A, właśnie, przy okazji, status. Kto jest chory? Ty? Kurde, Yukari, no ja pierdzielę. Faculty Office. Nie, to nie to. To jest pokój nauczycielski. Blać, gdzie to było? Home Economics, Science Room, Laboratorium, Music Room. Blać! Może tu? Jest! Zamknięte. Kurde! Jesteście do niczego. I Kenji gdzie jest? Do jasnej... A, ciasnej. Właśnie te... drzewo. Zerknijmy, co się z tym drzewem dzieje. Coś tam... te staruchy chciały od nas z tym drzewem. Ale gdzie ono jest, kurde, nawet nie wiem. Jak można tam dojść? O, tutaj tędy na pewno nie. Bo chyba wiem, gdzie to jest, ale... Weź i kurde dojdź tam. Może tu. O, tu jest dach. Wygląda na to, że kwiaty zaraz zakwitną. No dobra, ale to mi nie pomogło. O, Holender. Fuck this, ewentualnie uda mi się to znaleźć kiedyś tam. Ta, idziemy z tym małym bachorem teraz pogadać. Siema! Och, to moje ulubione, dziękuję, dziękuję, dziękuję. To było takie smaczne, że wszystko zjadłam. Ale teraz jestem spragniona. O, kurde. Jestem taka spragniona, chcę coś... gazowanego? O mój god, ty mały śmieciu, kurde! Odpierdziel się ode mnie! No dobra, w takim razie dzisiaj raczej niczego nie zrobię. Port Island Station może? Może tutaj Kicia będzie chciała ze mną pogadać? Miał. No, to było ciekawe. Town map w takim razie. A pierdzielę to. Pójdę coś kurde zjeść. Czy coś. Jak nikt nie chce ze mną łazić, to... Nieważne. Restauracja, Book On. Jakiś... O, ramen! Kenji! O, kurde, za dużo ludzi w środku. Kurde! Beef Bowl Shop, pewnie. O, ja pierdzielę! Wszędzie za dużo ludzi jest. No to idę do domu. Albo tutaj pójdę. Akademiksy sobie zwiększę. Chyba, że... Tak. Mail someone outside of school. Nie wiem. Niech będzie ty najpierw. O, Kenji, dobra. Słyszysz? Boską wiadomość. Błogosławieni ci, którzy wierzą. Czujesz się bliżej... A, dobra. Będziesz miał w pożądalu szczęście. Pieniądze także będą w twojej przyszłości, hurra! O, znalazłem 1000 jenów, nice! A czy czasem nie zapierdzieliłem z tej skrzynki? Słyszałeś o tej plotce, która chodzi po całej szkole? Ludzie potrafią być tacy dziecinni czasami, no ale to tylko historia z duchami. No tak czy siak, ja nie czuję się zbyt dobrze, więc nie będę mogła pójść dzisiaj do Tartarusa. Wybacz! Prawdopodobnie poglądam trochę telewizję i pójdę wcześniej do łóżka.
No dobra, w pożądalu. O, cześć! Wygląda na to, że Yukari ma szósty zmysł, jeżeli chodzi o cienie. Właściwie to jest dość zwyczajne. Rozpierdzielanie tych cieni ma tendencję, by zwiększyć inne zmysły. Ciekawe, o jakich zmysłach mówisz, co? Gdzie jest twoja persona? Dobra, nie ma co. Jutro jest niedziela, tak? No to w takim razie trzeba będzie tego całego Takanakę w telewizorze zaczepić. Tak, tak, w porządku. Kupię coś do picia, bo ta mała czegoś chce, więc... Co ja kurde robię ze swoim życiem? Uszczęśliwiam jakichś pięciolatków. Może jeszcze wyjdzie, że ona uwielbia Jeffa The Killera. I wtedy będę żałował. Jak się czuje status? Dobrze się czuję. Good, no. A niech będzie. Zrobić cokolwiek. Dobra, nasza. Nie ma dzisiaj szkoły. No dobra, zobaczmy. Dobra, co tam masz dzisiaj? Battle Panties! Nie mogę uwierzyć, jakie są cudowne. No, dużo ludzi by to też tak powiedziało. Ale zaraz, jest coś jeszcze. Dietetyczne żarcie. Za prawie 4000 jen. Biorę. No, przyda się. Co najwyżej się sprzeda. Ile tam te Battle Pantiesy kosztowały? 5000, więc... Będę na plusie. Dobra. Town map. Chodźmy jeszcze raz do tej świątyni. Może będzie ta smarkula. Nie, nie ma jej. Okej. Town map w takim razie. Jeszcze raz. Powinienem gdzieś iść. Kurde, nie mam nic do roboty. Właściwie tak sobie myślę. Zawsze mogę tego hamburgera jeszcze raz zjeść. Dawaj. Mimo, nie wiem po co ja te całe statystyki sobie podwyższam, skoro one nie są zbytnio potrzebne. Ale hej. Chcę, żeby moja postać w personie mnie jak najbardziej... O, Junpei! Reprezentowała, a ja tchórzem nie jestem. Hello. No dobra. Status. Ta, dalej jak nad akademiksami będę pracował, bo w sumie nie ma nic innego do roboty. Od jutra będziemy social linki robić. Nie ma innego wyjścia. Ta. Coś mi się zdaje, że bossa w tej sesji nie rozwalimy. Dzień dobry. Jest pewno... pewien... zapach... niespokojności w powietrzu. Tak, zgadzam się. No cóż, mam nadzieję, że to nie ma nic wspólnego z cieniami. Akiko powiedział, że być może dostaniemy nowego członka, ale nie wiem, ale nie wiemy, kiedy zostaniemy zaatakowani. Ja wiem, ale nie powiem jeszcze. Więc bądź ostrożny. After school. Jej, dobra, idźmy na praktyki. Czuję się świetnie. Nic nie jest lepsze niż fajna drzemka podczas klasy. Nie myślisz? Ej. Ej, no kurde. A, no właśnie. Pewnie. Chodźmy. A, to jest dedykacja. Ale... No to... Ale nikt nie ma lepszej dedykacji ode mnie. No cóż, chodźmy. Tak, tak. Drużyna Kendo daje z siebie wszystko. Trening jest ciężki, ale fajny. No, wyobrażam sobie. A, mój bok! Boli! Nie przesadzaj.
A, nie poddaję się jeszcze! Mogę iść dalej! Wygląda na to, że Kazuchi blefuje. A co z tobą? Czy nic ci nie jest? Wygląda na to, że nic ci ten, że... Pushing the pace, co to można, jak to można przetłumaczyć? No, że jakoś ci idzie. Nie wyglądasz nawet na zmęczonego. Jaki kurde robisz trening? Specjalny. O, to właśnie myślałem. Albo ja, albo to nie mogłoby być tak jak to. Maciek, jesteś szalony, wiem o tym. To się zniszczyłeś mnie. Wiem, że konkurs w Bay Area będzie ciężki, ale nigdy nie spodziewałem się walczyć z kimś takim jak ty. Zdecydowałem się. Maciek, pewnego dnia ciebie rozwalę. Stałeś się rywalem Kazuchiego. Jej! No to powodzenia. Tak, tak. Wybacz, nie powinienem aż tak bardzo z tym wszystkim przesadzać. No to chodźmy już. Co jest? Moje kolano, myślę, że... rozpierdzieliłem je. O, wybacz, chodźmy. Dobra. O, znowu coś. Widzisz, Yuko? Pogadaj z nią. O, Maciek-kun, co tam? Chcesz pójść ze mną do domu? Nie mogę. Dzisiaj się śpieszę, kurde, kokblok. Dziękuję bardzo. Do widzenia. O, dobra, będzie voice acting, mam nadzieję. Dzisiaj jest dzień dziecka! Oh my god, żadnego prezentu mi nikt nie dał! Hey, Yuka-chan. Have you seen the posts on the student message board? You know how last week that girl was found by the front gate? Well, there's this rumor that it was an angry spirit from this one ghost story. Junpei, nie przesadzaj. Hey, come on. Nobody believes that stuff. Right? So, what is this ghost story about? Chyba wiem, co będzie. What? It's probably made up, so why bother? I'm interested. Go ahead and tell us. No dalej, Junpei. Junpei coś tam chyba wstał i zaczął mówić w misternym głosie. Misternym głosem raczej. Nie wiesz, skąd on to wziął, ale to wygląda jak latarka. Good evening. Welcome to Junpei's Believe It or Don't. There are many strange things in this world. According to one story, if you get caught at school late at night, you'll be devoured by a maniacal ghost that roams the halls! The other day, this friend of mine, let's call him Shu. A nie lepiej go nazwać... Kyle? He said to me, Junpei, I saw something strange. He sounded serious, so I asked him what he'd seen. He said it was about the girl in 2E. He claims he saw her go into the school on the night of the incident. I couldn't believe it. She's not the kind of girl to be out at night. But Shu was as white as a sheet. He insisted it was true. Then, it hit me. That ghost must have tried to make her its dinner. And that's why they found her lying on the ground by the gate. I felt a chill run down my spine, and I broke into a cold sweat. Yes, there are strange things in this world. Believe it or don't. Trzeba przyznać, że historyjka Junpei'a jest o wiele lepsza od tych creepypast, które ja zrobiłem przez te kurde wszystkie lata. Not one word about my frankly amazing performance just now? No, w sumie był on całkiem okej. I think it's worth investigating. Wow, I didn't know you were afraid of ghosts, Yuka-chan. That's kind of funny. Hey, watch it. Fine. Then let's investigate. Pewnie, zbadajmy to. We'll each ask around for the rest of the week. I'll prove to you that this ghost story is just an urban legend. I appreciate that. The story is a bit unnerving. Huh? Huh? Then I'll let you guys handle it. No, no pewnie. Just make sure you sleep with one eye open. What? Proszę bardzo.
Okej, więc idziemy do kibelka. O, Allah Akbar. I... Czujesz się normalnie. Głupie Allahy. Dobra, spadam. Do pokoju. I akademiksy niech mi wzrastają. W trybie natychmiastowym. O. Okej, coś się będzie dziać. Wiem, co to będzie. Wiem, co to będzie. Twój pokój. Good evening. O, cześć, mały stalkerze. I came to see you again, as I promised. How are you? To ty. I'm glad you remembered me. Now, in another week, the moon will be full again, and the next ordeal will be upon you. No. So be careful. I'll come again. No w sumie to mogę już powiedzieć, o co z tym wszystkim chodzi. Otóż no... Ci, te wielkie cienie i tak dalej poza Tartarusowe pojawiają się co pełnie księżyca. I on właśnie mówi o tej całej wielkiej próbie, no nie, to właśnie o to chodzi. I dzień dziecka minął i ja nic nie dostałem. Jest pudełko w twoim pokoju. Jest, dostałem Battle Panties i Diet Food razy dwa. Witaj. Wiesz co? Od tego dnia będę dawać z siebie wszystko. Powodzenia. Nawet nie wiesz, o czym ja mówię? No cóż, tak czy inaczej. Lepiej znajdź tyle, ile możesz na ten temat tej plotki. Pamiętaj, masz czas tylko do piątku. Liczę na ciebie. No dobra, trzeba w takim razie chyba plotkować, nie? Ta Monogatari to znaczy historia. Wiem, bo oglądałem Bakę Monogatari. Ale wiecie co, nie podoba mi się to anime za bardzo. Tak, tak, tak. Tak, 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 rozumiem. Nie obchodzi mnie to. Ważne, że moje akademiksy wzrosły. Nareszcie czas na lunch. O, siema, znowu ty. A, pewnie. Ta i tak powiesz to co zwykle. Dzisiaj z Kenjim chcę połazić. Siema. Hej, pozwól, że dam ci trochę tipsów, jeżeli chodzi o dziewczyny, chłopie. No dobra, najpierw... nigdy, przenigdy ich nie ignoruj, to naprawdę je wkurza. Znaczy tam leave them hanging, to znaczy, że tam nie gadaj z nimi i tak dalej. O, i nigdy, nigdy nie łam obietnicy. To jest tak jakby najgorsza rzecz, którą możesz zrobić. I pamiętaj, dziewczyny są bardzo łatwo wpadają w zazdrość. Jeżeli twoja laska widzi, że idziesz do domu z inną laską, jesteś martwy. Nie to, że muszę się o coś martwić. Henry jest tylko jedyną moją laską, którą potrzebuję. No fajnie. A, co tam jest? Idziesz do domu? Co ty robisz? I tak dalej, no. Tak, tak, rozumiem, chodźmy. Meet with Kenji. A? Dobra, chodźmy gdzieś. Niech zgadnę, ramen. O! Nie! Kurde! Nigdy w życiu bym nie pomyślał. Emiri jest... O, pani Kano... pierwsze imię pani Kano to Emiri, tak czy inaczej. Emiri jest naprawdę popularna wśród chłopaków. Ale tak... Jakby można powiedzieć, że ją od nich zabrałem, wiesz, chłopie? Tak jakbym zrobił z niej moją dziewczynę, zanim oni mieli jakąkolwiek szansę. Emily jest naprawdę surową nauczycielką, ale w domu jest naprawdę słodka. Jest zawsze... Wygląda na to, że Kenji nie przestanie nigdy gadać. A tak, ładnie wyglądający ludzie są po prostu... się do siebie przyciągają. I to je tak jakby mieli... To tak jakby ich przeznaczenie, że mieli być razem. Ładnie wyglądający?
Ej, nie wrób, nie, nie bierz tego na serio, ja tylko się bawię. No cóż, Emily jest naprawdę seksi. Kenji się czerwieni. A co z tobą, Maciek? Jak się miewasz ty, Yukari? Cóż, życzę wam całego szczęścia na tym świecie, chłopie. Ej, nie, tylko nie mów nikomu o mnie i o Emily, dobra? Nauczyciele nie mogą chodzić na randki ze studentami. Ufam ci, chłopie! Wygląda na to, że Kenji ci ufa. Jej! Pewnie, że nikomu nie powiem. W końcu jestem cichym protagonistą, nie mam prawa mówić. Tak. W sumie myślę, że pierwszym socjalinkiem, jakim zmaksymalizuję, to właśnie będzie z Kenji. Spójrz na ten czas, nie widziałem mojego ulubionego show w TV od tygodni. Ale byśmy się widzieli może ostatnim razem tydzień temu przed egzaminami. Więc to nie było od tygodni, najwyżej od 2 tygodni. No cóż, sądzę, że to jest dlatego, że mam coś lepszego do roboty z moim życiem. Tak, gadaj sobie, gadaj dalej. A naprawdę wkurza mnie taka mentalność. Nie, nie pójdziemy dziś do Tartarusa, śmierdzielu. Ale wkurza mnie też taka mentalność, że o, na przykład mam dziewczynę czy coś, no to w takim razie już nigdy więcej nie będę robić takich rzeczy, które wcześniej robiłem. Tak jakby, nie wiem, dajmy na to, grasz w gry wideo i masz laskę i ona ci mówi, że o, że gry i tak dalej to są dla dzieci, czy tam, nie wiem, coś innego, seriale takie, jakie nie takie ty oglądasz, mimo tego, że ona opierdziela się przed telewizorem i ogląda zmierzchy. I nie, i to ty musisz się zmienić, ty musisz przestać to robić, a nie ona. Pierdolę takie relacje. Cieszę się, że jestem singlem. Nikt nie będzie dyktować mi tego, co będę robił w życiu. A w sumie to tak jakby nie patrzeć, to wszystkie te doświadczenia, z którymi miałem ten... O, siema chłopie. I jak, szukasz czegoś na temat tej historii z duchami? W sumie to nie, ale... Trochę. Wiem, że kłamiesz, chłopie. Jeżeli chodzi o mnie, to mam lepsze rzeczy do roboty. Po prostu zostawmy to na Yukari. Tak, ale tak czy siak mam wiele innych strasznych historii w moim rękawie. Jestem pewien, że byłeś naprawdę wystraszony, kiedy usłyszałeś tą historię tej poprzedniej nocy. Mówił, że to jest prawda. No, nie byłem aż tak wystraszony, ale... dobra, może pogadajmy trochę ze wszystkimi. Nie mam zielonego pojęcia. Czy mi się chce z tym całym... szukać informacji na ten temat? Po prostu będę... O! Nie, nie słyszałem. Mitsuru szuka... faceta, z którym chciałaby się pouczyć. Może powinienem się uczyć. Ty jesteś dziewczyną! Jeśli stanę się najmądrzejsza w mojej klasie, być może zaakceptuje mnie, mimo tego... No właśnie, mimo tego, że jestem dziewczyną. Tak. Nie chce mi się, kurde, tłumaczyć tego, co oni gadają, a z drugiej strony też, no... A właśnie, siema. Przedmioty. Book cover, co to jest? Wezmę sobie to. Buy items. Young be gone. Nam się przyda. No. Nieważne, nie chce mi się. Dobra, chodźmy do... laboratorium hallway. Nie, to było classroom hallway. To tutaj jest rada uczniowska. Już dochodzimy do 2 godzin. Już są 2 godziny. Tak, tak. Pójdźmy tutaj i myślę, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o tę sesję. Hideyoshi rozmawia z nauczycielem. Dobra, Hideyoshi, liczę na ciebie. Dla nas obu. Tak jest. Nauczyciel wyszedł. Ciekawe, który to. O, Maciek-san. Hej, o co mu chodziło o tych dla nas obu? O czym on mówił? Członek Rady Uczniowskiej
przypiera Hideyoshiego do konta i szuka i chce odpowiedzi. Po prostu chce stworzyć lepsze otoczenie szkolne, więc właśnie dlatego spytał mnie o pomoc. O pomoc od dobrego studenta czy coś. Tak jak prezydent zapytał Maćka Kun, żeby dołączył do naszej rady uczniowskiej. Co? Nie możesz zdecydować o czymś takim bez pozwolenia prezydenta czy tam przewodniczącego. Tak. Przestańcie się bić. Czy niczego nie powiesz, Maciek? Tak. Się wścieka. Całe szczęście o to mi chodzi. Więc teraz będzie szpiegował łazienki chłopaków Redy. Wszyscy są na jego liście podejrzanych, nawet my. Nie przesadzaj, jestem uczniem komitu dyscyplinarnego, nie policji. No zobacz, masz dwa wybory. Albo pomożesz nam dowieść, że jesteś kimś, kim można ufać, albo możesz zostawić, albo możesz po prostu sobie pójść i być na liście oskarżonych, czy tam nie. Ale musimy naprawdę, jakby to powiedzieć, deal with a lot of bullshit around here. Czyż nie, Maciek? No musimy naprawdę zajmować się wieloma gównami. Czyż nie, Maciek? No, wygląda na to, że on na mnie liczy i całe szczęście, ja pierdzielę. To moja angielszczyzny na polszczyznę jest coraz gorsze. Tak. Teraz jeżeli mi wybaczycie, sobie pójdzie. Ej, nie ignoruj mnie! Ty kurde zwierzaczku nauczyciela. Nie mogłeś wymyślić czegoś lepszego? Nie, dobrze, że członkowie rady uczniowskiej tak ze sobą się kłócą, czyż nie? Lepiej pójdę powiedzieć przewodniczącej. Skarży pyta! Dobra, twoja robota już została tutaj zrobiona, mimo tego, że nie zrobiłeś nic. I decydujesz się iść do domu. Jej. Byłem w Radzie Uczniowskiej i różne dziwne rzeczy się tam działy. Dobra. Więc no, 2 godziny już minęły, tak więc to oznacza, że będziemy kończyć tą sesję nagraniową z Persony 3 Portable. Najpierw zapiszę. No. Tak więc, powiem tyle, udało nam się zrobić sporo rzeczy. Doszliśmy do najdalej tam do Tartarusa, jak tylko mogliśmy. Wykonaliśmy dużo questów. Rozpierdzieliliśmy mnóstwo przeciwników i ani razu nie padłem w tej sesji. Oh my god, kto by się spodziewał. Tak więc myślę, że no, jak dojdziemy do nowego bloka tartarusowego, to się zmieni, nie? Bo nowi przeciwnicy i zaraz będę miał 0 HP i będzie game over i będzie płacz i wrzask. O. No więc w następnej sesji dojdziemy do kolejnej pełni księżyca i do kolejnego wielkiego cienia, którego będziemy musieli rozwalić. Ale jak się potoczą sprawy akurat z tym wszystkim, to zobaczymy w przyszłości. To był PG. Do następnego razu. Cześć. Moje niebieskie włosy są zajebiste.